Dopiero dostaliście naszą recenzję Aquamana, w której mówiliśmy, że jest to film niezły, szczególnie jak na standardy uniwersum DC. A teraz dostajemy pełnometrażową animację studia Sony na temat Spidermana. Jak wyszło? Już w momencie, kiedy po raz pierwszy obejrzałem zwiastun Spider-Man Into the Spider-Verse albo Spider-Man Uniwersum, jak chce polski dystrybutor, stwierdziłem, że wow, ta animacja jest fantastyczna, jest bardzo ciekawie stylizowana, robi wrażenie i chcę to obejrzeć na ekranie. Co ciekawe, tym razem głównym bohaterem tego filmu nie jest Peter Parker, chociaż on także się pojawia, ale Miles Morales. Dotychczas raczej niewyeksploatowany bohater na wielkim ekranie, tymczasem dostajemy tutaj pełnometrażową animację o Moralesie i jeszcze w dodatku był w Spider-Manie na PS4, gdzie tam też obserwowaliśmy jego origin, nieco odmienny od tego, który mamy tutaj. Poznajemy Milesa na etapie, w którym jeszcze nic zupełnie nie wie o tym, co będzie się działo dalej i że ma jakieś tam... Po prostu jest sobie zwykłym kolesiem, który zmienił nagle szkołę i chodzi teraz do takiej dużo lepszej, w pewnym sensie elitarnej szkoły, w której trochę się z niego śmieją, bo jest z innego środowiska. A przy okazji jego ojciec jest policjantem i robi mu wiochę żenadę pierwszego dnia szkoły. Tymczasem po drugiej stronie miasta Kingpin planuje otworzenie portalu międzywymiarowego, tak żeby się złączyły różne uniwersa, ponieważ chce przywrócić do życia swoją rodzinę, czyli Vanessę oraz syna. I to jest jego główna motywacja. I przez to, że mamy zderzenie tych różnych światów, na jednym ekranie będziemy oglądać paru różnych pajęczaków, kilku różnych Spider-Manów w różnych wariantach. Peter Parker, któremu trochę w życiu nie wyszło, Spider-Man Noir, Spider-Świnka, japoński Spider-Man, Spider-Gwen i właśnie Miles Morales. I oczywiście oni wszyscy prędzej czy później będą musieli być w jednym teamie, żeby działać przeciwko złolowi. I może, nie wiem, jakoś więcej nie będziemy tutaj zdradzać, bo wydaje mi się, że każda rzecz więcej, którą byśmy powiedzieli, mogłaby być takim drobniutkim spoilerem. I już tutaj na wstępie powiem, że fantastyczne, absolutnie fantastyczne jest to, jak potraktowano w ogóle originy wszystkich postaci. To znaczy, to jest bardzo komediowo wygrane. Tak. Za każdym razem, kiedy pojawia się nowa postać na ekranie, ona w jakiś sposób opowiada właśnie ten swój origin. To znaczy, jak stała się Spider-Manem, co wydarzyło się później. Trzema zdaniami, nie? Tak, dosłownie. Byłam tutaj, 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 zrobiłam to, to, to i to. No i taka jest ta historia, którą już wszyscy i tak znacie, bo... Bo już widzieliście to. Wiecie, jak wyglądają historie tak. Superhero. I to jest świetne, że właśnie potraktowano to humorystycznie. I tutaj tak jest z każdym, absolutnie każdym motywem. Jest on podkreślany jeszcze bardziej na tym ekranie, że tak, to jest taka głupotka, ale to należy do tego świata. Ten film jest bardzo autoironiczny. Bardzo samoświadomy też. Bardzo, wie dokładnie, bardzo. Z jaką materią w ogóle operuje. Jest też bardzo przede wszystkim komiksowy. To jest chyba jeden z najbardziej komiksowych filmów, jakie widziałem w swoim życiu na wielkim ekranie. Mamy te wszystkie dymki symbolizujące myśli bohaterów. Mamy wszystkie onomatopejki, te bęc, trzask i tak dalej. Oczywiście polonizuje tutaj. To jak wygląda włączanie Spider Sense, tak. Takimi... No, świetne, urocze. Świetne, naprawdę. Mnóstwo tutaj jest humoru. Właściwie ten film jest komedią bardziej niż filmem superhero. Są tutaj różne rodzaje tego humoru. Od slapsticku, przez właśnie humor słowny. Po rzeczy już takie bardziej intelektualne, powiedziałabym, że trzeba mieć pewną wiedzę, żeby załapać ten żart. Ale też przede wszystkim ten humor bazuje na kontrastach między bohaterami. I tutaj bardzo dobrym zabiegiem było to, żeby pokazać Petera Parkera takiego, jakiego nie znamy w sumie z wielkiego ekranu. Bo zawsze mieliśmy do czynienia z tym nastolatkiem, wujkiem Benem, całą tą szopką i tak dalej. Tutaj mamy Parkera posuniętego w czasie, któremu właśnie w życiu nie wyszło, takiego niedogolonego, głos mu podkłada w dodatku Jake Johnson z The New Girl i to robi to świetnie. Idealny jest. W ogóle casting jest absolutnie tak. Świetny. I tutaj mamy właśnie ciekawy kontrast między tymi bohaterami. W tym momencie Peter Parker staje się wujkiem Benem dla Milesa Moralesa, staje się jego mentorem i jakby wprowadza go w ten świat. I najciekawsze jest to, że przez większą część tego seansu tak naprawdę nie mamy Milesa Moralesa w kostiumie Spidermana, bo on się przez cały czas uczy. Ja muszę przyznać, że na tym filmie się popłakałam. I popłakałam się raz ze wzruszenia i
przynajmniej ze dwa razy ze śmiechu. Tam było w ogóle mnóstwo takich fajnych konceptów i tutaj widać od razu, że odpowiada za to duet, który odpowiadał także za Lego Movie, czyli Phil Lord i Christopher Miller, którzy też robili Han Solo, ale zostali odcięci od tego świata i teraz właśnie skupili się na Spider-Manie i bardzo, niech bardzo to dobrze. Robią, niech robią takie rzeczy, bo to się sprawdza doskonale, szczególnie w tej formie właśnie, w której można sobie pozwolić na dużo, dużo, dużo więcej, bo to jest animowane i nawiązuje do komiksów i wygląda jak komiksy, tylko jeszcze ładniej. I tych rzeczy nie można by opowiedzieć w formie klasycznego filmu aktorskiego, ponieważ mamy tutaj zderzenie różnych stylów animacji. Mamy z jednej strony właśnie taką animację, która jest stylizowana na metodę poklatkową, która też staje się nagle dynamiczna w scenach akcji, ale z drugiej strony pojawiają się postaci z innych kreskówek. Powiedzmy, mamy tę Spider-Świnkę i mamy tą japońską panią Spider-Man. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, bo nie znam tej postaci, ale w każdym razie to są zupełnie inne style, ale one tutaj idealnie się komponują. A akcja w ogóle z kostką Rubika i Spider-Noirem, Spider-Manem. Doskonałe. To są takie malutkie żarciochy, tak samo jak w Lego Batman, które można przeoczyć, bo tutaj tak mknie akcja, ta jest właśnie, tak dynamiczna. Ten film jest tak napakowany akcją, tekstami, różnymi odniesieniami, że dla mnie to nie jest film na jedno obejrzenie. Tak. Absolutnie nie. I tak samo jak z Lego Batman, jest też tak, że historia jest opowiadana poprzez akcję. To znaczy relacje między bohaterami cały czas rozwijają się dynamicznie podczas danej akcji. Nie mamy tutaj zbyt wielu przestojów tak naprawdę. Nie mamy ekspozycji żadnych, nie ma takich głupot pieprzonych w dialogach, że a bo ja jestem taki i taki i taki i taki, a bo ty jesteś taki i taki. Nie, to jest ucinane żartem. Tak. Żartem, że mój origin jest taki. Twój origin jest taki, jedziemy z tym, nie mówimy nic więcej. I na pewno problemem dla wielu będzie to, że jest tutaj takie nagromadzenie kolorów, jest to wszystko tak dynamiczne, że na przykład osoby z epilepsją mogą mieć srogi problem, szczególnie tam w trzecim akcie. W ogóle, jeżeli jesteście bardzo wrażliwi na kolory i światła, to być może nie jest to film dla was, bo jest naprawdę bardzo neonowo i błyskawicznie zmieniają się sceny. Oprócz tego, że wizualnie to jest po prostu cudeńko, to tak jak już powiedzieliśmy, casting dubbingowy jest rewelacyjny. I poszliśmy na wersję oryginalną. Tak, nie wiemy jak wypada polski, ale właściwie możemy się wybrać jeszcze raz na ten film w takiej wersji chyba. Muzyka w tym filmie jest świetnie dopasowana do tego, z jakimi bohaterami mamy do czynienia, jaka akcja rozgrywa się na ekranie, co się w ogóle dzieje, do czego dążymy, dokąd zmierzamy. I zdecydowanie jest to jeden z takich filmów, do których nie dość, że będę chciał wrócić, to bardzo, bardzo chcę, żeby powstały jego kontynuacje. Tak. I oczywiście film kończy się w taki sposób, że wiadome jest, że jeżeli film odniesie sukces, to kontynuacje powstaną. Jeszcze tam jest fantastyczna scenka po napisach, więc zostańcie do końca, bo jest po prostu złoto, jedna z najlepszych scen po napisach w ogóle w Marvelu, że tak to ujmę. Więc jestem... Że przypomniała mi się. Bardzo też liczę na to, że właśnie te kontynuacje powstaną i będą jeszcze bardziej szalone. Bo to, co tutaj oglądamy, jest szalone. To jest coś, na co nie mogliby sobie twórcy tego pokroju pozwolić, powiedzmy, 15 lat temu. Całe to kino komiksowe, superbohaterskie, już w pewnym momencie musiało być przemielone. Już czuje się powtórkę z rozrywki przy wielu tytułach, mimo że Marvel stara się cały czas wpuszczać jakąś świeżość, to jednak też, jeżeli mamy do czynienia z originami, to one mają, powiedzmy, bardzo podobną strukturę. Tutaj z originem zabawiono się w tak oryginalny i kreatywny sposób, że po prostu czapki z głów. Fantastyczna animacja. Ja naprawdę bawiłam się na tym filmie. Prześwietnie jestem zachwycona tym, jak on wyglądał i brzmiał. Będę go oglądać na pewno jeszcze nie raz. Wydaje mi się, że to jest najlepszy film superbohaterski tego roku. Więc daję 5 i serducho. I tylko dlatego, że wydaje mi się, że można tam było jednak zaproponować kilka chwil oddechu, żeby weszły rzeczy, które miały wejść. I to jest dokładnie ta sama przypadłość, którą mieliśmy przy Lego Batman. Ja się z twoją oceną jak najbardziej zgadzam. Dla mnie to także jest piątka z ogromnym sercem dla w ogóle twórców przede wszystkim, że mieli taki pomysł, że wyszli z niego i z ogromną ręką. I że oni się dobrze bawili. No kurde. Tak samo jak my się doskonale bawiliśmy i mamy nadzieję, że wy również. Więc jeżeli byliście w kinie już i widzieliście ten film, to dawajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat Spider-Man Uniwersum, a jeżeli nie byliście, to co wy tu jeszcze robicie? Lećcie do kina. To wszystko od nas. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Spider-Ham, Spider-Ham, friendly neighborhood Spider-Ham, spins a web, that's the gig, kind of weird cause he's a pig, look out.
Here comes the spider head. Flame out!